No, nazywam się Piotr Rzepka, w piłce jestem już od ho, 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 a może i więcej. Jako zawodnik występowałem w wielu klubach, w pucharach europejskich, w reprezentacji Polski, na wszystkich szczeblach, z pierwszą włącznie. No i po zakończeniu kariery zająłem się pracą szkoleniową i też już ładnych parę lat funkcjonuję w klubach takich no, pierwszo-drugoligowych. Najczęściej no, sprawia mi to ciągle dużo przyjemności, radości, bo uważam, że piłka nożna jest tak pozytywną dyscypliną, że jeżeli by tego zabrakło, to należałoby się zastanowić, czy dalej w tym funkcjonować, bo mam dużo na pewno do oddania piłce, bo dzięki piłce dużo przeżyłem i emocjonalnie i nie tylko, a wiem, że ta młodzież często potrzebuje przede wszystkim tego, żeby we właściwym momencie dowiedzieć się właściwych rzeczy i mam nadzieję, że mogę służyć tego typu doświadczeniami, bo po co mają za bardzo przeżywać niektóre rzeczy kosztem swojej kariery, skoro mogą dostać gdzieś tam te informacje, na które ja też wiele lat pracowałem. No, futbol stał się taką globalną dyscypliną. Wiadomo, że bez podglądania innych zagranicznych, czy skautów, czy klubów, czy piłkarzy, gdzieś człowiek zatrzymałby się w tym rozwoju. Także ja zawsze byłem za tego typu imprezami. Myślę, że nawet to powinno więcej tego być, bo tak dużo ludzi interesuje się piłką i no, często nie mają możliwości gdzieś tam pokazania się, nie mają możliwości zdobycia tych nowych doświadczeń, bo piłka jest strasznie dynamiczną dyscypliną, nie tylko podczas meczu, ale także podczas funkcjonowania, organizacji, rozwoju tych młodych ludzi. Ja przecież nie odkryję Ameryki, jak powiem, że jednak w Polsce jest bardzo dużo zdolnej młodzieży, często ją gubimy i to nie jest jakiś specyfik dzisiejszych czasów, za moich też tak się zdarzało, także widząc, jak tu jest, jakie tu jest zaangażowanie, bo ktoś by pomyśleć, że to tylko jakaś impreza komercyjna. Ja już po tych 3 dniach widzę, że przede wszystkim zyskali ci młodzi ludzie, którzy tu przyjechali, bo oni gdzieś tam momentami może zagubieni, momentami gdzieś dostawali albo za mało, albo za dużo informacji i gdzieś tam ta ich przygoda na razie ciągle z piłką nie rozwijała się w należyty sposób. Ja mam nadzieję, że dzięki właśnie nam i dzięki tym 3 dniom, ktoś by powiedział, że to jest mało, jeżeli byśmy rozpatrywali tylko czas, ale można dużo rzeczy tutaj gdzieś zauważyć. No, nawet po tej mojej grupie, której ja tam przede wszystkim zwracałem uwagę, widać było, że na początku gdzieś była jakaś niepewność. Też przecież to są młodzi ludzie, nie muszą umieć sobie wszystkiego wytłumaczyć tak jak trzeba. I teraz już po tych kilku dniach widzę, że oni gdzieś tam się otwierają, już jakieś takie rzeczy mówią, zachowują się, są bardziej naturalni i oby to procentowało w ich dalszej przygodzie w piłce. No a naszą rolą właśnie, czy firmy, czy nas, trenerów, jest to, żeby gdzieś tam ułatwić tę drogę, bo jeżeli jest aż tak duża konkurencja, to muszą być trudności. A my tu jesteśmy po to właśnie, żeby ta droga była prostsza, mniej był jakiś pułapek niespodzianek, tych nieprzyjemnych i oby tu właśnie to poszło w tę stronę. I ja jestem zwolennikiem tego, żeby tego typu imprezy właśnie się rozwijały, żeby to, wiadomo, że konkurencja gdzieś też musi być, bo nie ma lepszej rzeczy, czy w zespole, nawet jeżeli chodzi o konkurencję na poszczególnych pozycjach, tak samo w takiej działalności, żeby jak najwięcej tych młodych chłopaków zachęcić, bo ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, ile to może dać przyjemności i korzyści. Na pewno ten bilans dla każdego będzie po tej pozytywnej stronie. Na pewno to jest specyfika działania, bo ani to nie jest klub, ani reprezentacja, gdzie wiadomo, że gdzieś można bardziej funkcjonować, że przewidując pewne rzeczy. Tu jest dużo tych niespodzianek, ale no, jeżeli pierwszy raz jest taki, no to ja wiem, że tego typu imprezy zawsze się rozwijają. Organizacja też, przecież my wszyscy analizujemy, co by zrobić, żeby było lepiej. Jeżeli na pierwszy raz jest tak, to żeby nie było czasem za dobrze następnymi razami, bo mamy bardzo dobre tereny do trenowania i cały sprzęt. No i na pewno bardzo przyjemnie pracuje się z taką młodzieżą, która przyjeżdża tutaj, bo to oni, to wyszło z ich strony, to oni pokazują tą ambicję. Nawet tak obserwując tę moją grupę, to tam trzeba bardzo walczyć o to, żeby troszeczkę tą adrenalinkę zmniejszyć, żeby ich chęci nie były za duże, bo tak samo jak problemem jest niedomotywowanie, tak przemotywowanie też może być problemem, ale mówię, po tych kilku dniach widzę, że oni już gdzieś tam zaczynają łapać i widzieć, że to jest właśnie dla nich, że żeby był skutek taki, jak oczekujemy, to z kilku stron musi być to sprzężenie, tak z naszej strony, jak i ich. I
oby jak najwięcej tych chłopaków, jak najwięcej się tu dowiedziało, żeby kiedyś mogli ocenić, że dzięki temu zrobili ten następny bardzo ważny krok w swojej karierze, bo oni bardzo marzą o tym, żeby być piłkarzami. To jest kapitalna baza i teraz tylko trzeba to rozsądnie ułożyć, żeby zwiększyć ich szanse. Co sądzisz o poziomie zawodników, z którymi pracowałeś i czy już w swoim notesie zanotowałeś może jakieś nazwiska? Znaczy, tak jak wcześniej powiedziałem, że byłem na tym poziomie pierwszoligowym, seniorskim, drugoligowym w Polsce i to jest taki ten najlepszy poligon dla tych chłopaków. I tu już kilku na pewno dałoby radę, oczywiście odpowiednio prowadząc ich w tych sytuacjach, bo wiadomo, że każdy klub jest inny. Nie mówię lepszy, gorszy, ale specyfika każdego klubu jest inna i trzeba dopasować te swoje właśnie możliwości i zachowania tych chłopaków. I tu na pewno, nawet porównując ten ostatni mój okres, oni by dali radę przynajmniej w drugiej lidze, a przy gdzieś tam mniej nerwowych zachowaniach niektórych klubów, to i w pierwszej lidze, bo wiadomo, że presja rośnie wraz z poziomem i oni muszą być przyzwyczajeni do tej presji, tylko że ja zawsze walczę o to, żeby to była ta presja czysto sportowa, żeby tych młodych ludzi odciąć od tej presji takiej jakiejś organizacyjnej, problemów. Oni mają się zająć tylko piłką nożną, bo piłka nożna jest tak dynamiczną i trudną dziedziną życia, że jeżeli oni będą myśleć o innych sprawach, to może im uciąć ten walor czysto piłkarski. Czyli ja zawsze o to walczę i tutaj też próbowałem mówić te rzeczy, zwracać uwagę, na które ja kiedyś potrzebowałem 5-10 lat, żeby to zrozumieć, a no, staram się to też w takiej prostej formie przekazywać i no, mam nadzieję, że dzięki temu oni gdzieś te bariery pogubią, bo to często się opiera nie o umiejętności czysto piłkarskie, tylko to właśnie, żeby rozumieć w którym momencie co, a później robić to odruchowo, nawykowo, bo jak się zaczną zastanawiać na boisku, to ta piłka dzisiaj jest za szybka, żeby się zastanawiać. No i mam nadzieję właśnie po raz kolejny to słowo, bo to jest fajne słowo, nadzieja dla młodych ludzi, że będą dużo mądrzejsi po tym spotkaniu z nami i że będziemy mogli obserwować dziś, czy ja dziś w swoim bezpośrednim kontakcie, czy gdzieś w jakichś innych klubach te nazwiska, które no kilka na pewno powinno coś zrobić w tym życiu piłkarskim swoim.